Siemano, cześć, tu Wąski Kiwiał, to Centrum. Dzisiaj zrobimy taki szybki, vlogowy odcinek z rączki. A bohaterem dzisiejszego odcinka BMW 1, którą znacie już z wyścigów, w których bierzemy udział chociażby na Torze Poznań. W tamtym sezonie w SMP, w tym sezonie miejmy nadzieję, że uda się już zahaczyć Europę. Zaczynamy! Dobra, czy będę trzymał wodę jakoś tak, nie będę miał co z ręką zrobić, nie? Siema! 28 stycznia od godziny 10 zapraszamy Was na Tor Poznań, gdzie na pełnej nitce będziecie mogli pojeździć z kwalifikowanymi kierowcami wyścigowymi. Jednym z samochodów uczestniczących na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy będzie oto ta BMW kierowana przez mojego syna Fabiana Kiwak, który będzie również jeździł i będziecie mieli okazję pojeździć z nim za cegiełkę dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Siema! Dobra, jedynka wisi, ale co ma wisieć, nie utonie. Michael znowu zaczyna wymianę zawieszenia. Tutaj z ciekawostek. To może nie ciekawostka, ale taka mała adnotacja. Zawieszenie daliśmy już na ten sezon od M3, ponieważ lepiej trzyma, lepiej siedzi. Tuleje są całkowicie wymienione. Do tego zawieszenie BC Racing, nowiutkie, świeżutkie. Najważniejszy temat, autko przyjechało 2 tygodnie temu z przebudowy całego układu wydechowego, także robi robotę, ale to jak brzmi, zobaczymy za chwilę, podejdziemy do Michaela. Michael, co robisz? Szpilki. Szpilki. A co, pogrzewane tam? Nie, wymiana piast. Jedno przejechanie treningowe. No. Dwa piasta. Co, po jednym treningu już zdechło? No, po jednym treningu. Ale no co, idę, one rok czasu mają. Klocki Lego porozkładane. Jedna piasta z łożyskiem kompletna już jest złożona. Michael bawi się z drugą piastą z łożyskiem. Tutaj mamy wahacz 1, wahacz numer 2. One i tak, obstawiając, że ten sezon z zamiaru będzie już bardziej dynamiczny, będzie więcej tych przystanków, chociażby Tor Kielce, w planach jest też Tor Poznań, ale jest też Europa. BMW będzie jeździła dużo, więc taki zestaw wahaczy prawdopodobnie starczy znowu na niecały sezon przy dobrych wiatrach. Jak Fabian na ślizdę? Jakie nawantażenie? Wahacze wymienione były w tym sezonie. No. Odeślę Was do tego odcinka, który jest tutaj. Możecie sobie kliknąć. Cały bodykit jest zrobiony dzięki Mikince. Mikinka i Michaelowi. Mikinka, warsztat, że tak powiem, garaż, zrobili kawał dobrej roboty. Robią na zamówienie takie oto bodykity, szczególnie pod motorsport. Tutaj musieliśmy rzeźbić, kleić, lepić, żeby miało to ręce i nogi. Tył wyszedł tak, jeszcze nitowany. Ale największym problemem jest to, że zawieszenie przy tym ustawieniu, przy tej twardości, no gdzieś leciutko opona haczyła o nadkole i trzeba było robić małe szlify. Tak samo mamy tą stronę. Tutaj na oponie 265 to jakby to nie było postawione, to zawsze gdzieś tam przy uskoku albo jakiejś nierówności, no musi otrzeć, ale... Powiem tak. Nie jest to kalibra Kickstera. No nie, no nie. Back in that, back in that bag again. Whoa, whoa, yeah, yeah. Hey, 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 hey. Back in that, yeah.
Yeah. Tell them to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and break. No nie, no dobra, ale tutaj nie dość, że na tym gwincie to tu negatyw wyjdzie taki jak w X trójce pewnie. Grubszy. No tu na zbieżność na zero nie wyjdą. Na zero to na gwincie w ogóle nie wyjdziesz na zero, nie połowę. Będzie z minus pół bara, to będzie git. Ja co na zbieżności, z tej gwinty na zbieżności wychodzę zero, no. To wiesz co? To jest... Źle gwint. Nie, to jest stancja, która robi zbieżność, to tam jest złe. No dobra, a ten? A ty wymieniałeś stabilizator? Stabilizator już... Czy już był? Był, dwa lata już. No bo to jest ten jeszcze, co na tym fioletowym był, nie? Tak. I on jest na tych poliuretanach. Na poliuretanach, myślimy 3 lata. No widzicie, poliuretanowe tuleje i ten w stabilizatorach gumy wytrzymują 3 lata i to w motorsporcie, czyli na pełnej pipie cały czas tam opór jest non-stop i wytrzymują i nie wyjechały się. Polecamy poliuretanowe wstawki, jak zawsze. No to działaj! Oh, say less, I'm back in that, yeah, what you doing, yeah, yeah, I'm back in that, hey. Where you gone? And you should know that we on this forever. You don't know me well, just ask again. And you should know that I'm with all the fuckery. Why you sit down and just watch. Reasumując całą akcję, 28 stycznia w niedzielę, Tor Poznań, już od godziny 10 organizujemy tam mały event z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i kolejnej jego finału, a mianowicie będzie około 40 kierowców zawodowych licencjonowanych i 40 samochodów tych kierowców. Ty, jako widz i ten, który chce wspomóc taką dobrą akcję, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to właśnie w niedzielę na Torze Poznań podczas tego dnia będziecie mogli wykupić do kierowcy tak zwany bilet cegiełkę, która wpłynie w całości na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i po uiszczeniu tej opłaty będziecie mogli wybrać sobie kierowcę wraz z jego samochodem. Będą takie samochody jak Kia, Focus RS, prawdopodobnie Porsche GT3, na pewno znajdą się tam jakieś Minisy, znajdzie się nasza BMW 1 i wszystkie inne samochody, które biorą udział w wyścigach samochodowych zawodowo. Będziesz mógł przeżyć naprawdę kawał dobrego kopa adrenalinowego na fotelu pasażera, więc nie czekaj, zbieraj się, masz jeszcze prawie 2 dni. Widzimy się w niedzielę od 10, Tor Poznań, 28 stycznia. Siema! Talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slides.